Nie magister Zarzycki, na drodze powrotnej z Golejowa do Staszowa. Kłaniam się Państwu. Ja tutaj się zatrzymałem specjalnie dlatego, że pewna osoba zgłosiła mi taki fakt, że budowany jest tutaj taki chodnik przy obwodnicy wokół Staszowa. Ta obwodnica, która odprowadza po prostu ruch nie przez centrum, tylko bokiem Staszowa. I ten chodnik jest budowany, ta osoba jest zaniepokojona pewnym faktem. Ja Państwu ten fakt pokażę, co ją niepokoi, tą osobę. Ja też się przyjrzałem tej sprawie i też jestem lekko zaniepokojony. Niech Państwo popatrzą. Tutaj widzą Państwo ten krawężnik. Tutaj. I zaraz ja wezmę laptop, troszkę skrzywię, że tak powiem, kamerę, żeby Państwo widzieli. I niech Państwo popatrzą, że tutaj, gdzie ja wygrzebuję, to jest po prostu czysty, żywy piasek. To jest taki piasek jak z piaskownicy. O, to wpadają kamyki, a kamyki z boku lecą. Także ten, o, niech Państwo patrzą, ten krawężnik tutaj, on sobie stoi na piasku. Czyli jest to taki chodnik budowany na piasku. Oczywiście tutaj pod tymi płytkami, które leżą tutaj, tam gdzie ja pokazuję, to jest pewna warstwa cementu, także to nas nie niepokoi, mnie i tego mojego kolegę. Natomiast to, że pod tym krawężnikiem cementu nie ma, no nie ma, jest po prostu tylko piasek, to jest troszkę niepokojące naszym zdaniem. My, ani on, ani ja, nie jesteśmy fachowcami od budowy chodników, także to nie jest jakaś taka zgłoszenie jakiejś interwencji przez autorytet jakiś budowlany, budowy chodników, ale takiego laika, który zna trochę Pismo Święte i Pismo Święte mówi o budowaniu na piasku, że to, co jest budowane na piasku, nie przetrwa nawałnicy, wichury, po prostu się zawali, wody rozmyją to. Natomiast to, co jest budowane na skalę, ma szansę przetrwać. No i ja przypuszczam, to jest taka moja opinia, aczkolwiek też konsultowałem tę sprawę z fachowcem od chodników, on mi powiedział, że powinien być cement pod takim krawężnikiem. No ale no może inny fachowiec uważa inaczej, może tu jest projekt trochę inaczej zrobiony, no nie wiem. W każdym razie ja wiem jedno, że wiele rzeczy, które się buduje w Staszowie, wokół Staszowa, jest takich bardzo prowizorycznych i tymczasowych, mimo że z wierzchu wyglądają bardzo, bardzo sympatycznie. Natomiast pod spodem no, jest często kupa dziadostwa i to się szybko niszczy, psuje. No na przykład chociażby ścieżka rowerowa, która jest budowana między Staszowem a Krózwękami, to tam ruch jest rowerowy. Ludzie jeżdżą na rowerach, ludzie jeżdżą na rolkach. Jakieś tam niewielkie samochody osobowe czasami przejeżdżają, ale to bardzo rzadko, to jest tam raz na parę godzin. I ta droga ma ze 2-3 lata, albo nawet mniej, a może nawet niektóre kawałki mają dopiero rok czasu. Natomiast tam już w wielu miejscach są naprawdę głębokie dziury, gdzie można rowerem się po prostu wywrócić. Ja to Państwu kiedyś tam pokażę. No więc coś tam też chyba nie zostało nie zrobione tak jak trzeba, skoro ona się tak szybko ta droga niszczy. No i ja przypuszczam, że po paru jakichś większych ulewach tutaj będzie podchodziła woda wypłucze piasek, no i ten krawężnik się po prostu obsunie. Jak się on się obsunie, to będą się obsuwały też te kostki, które są ułożone tutaj tak na razie elegancko i prosto i płasko. Także ja przypuszczam, że ten chodnik, ta droga nie ma szansy być zdatną do użytku po 2,5 tysiąca lat, tak jak drogi rzymskie, które budowano powiedzmy tam 300 lat przed naszą erą, a do tej pory można się po nich poruszać. No tam było jakieś inne to budowanie, tak mi się wydaje. Pamiętają Państwo też, jak ja w Ujeździe się zachwycałem trwałością tych murów, tej budowli, że mimo że ona była zniszczona, specjalnie przez człowieka była niszczona, to mury przetrwały. Nie przetrwało wnętrze, ale mury przetrwały, dlatego że miały silne fundamenty. Tam na pewno nie budowano tego na piasku, to jestem o tym głęboko i święcie przekonany. Ale proszę Państwa, żeby nie marudzić tutaj o jakimś tam głupim jednym chodniku, to ja Państwu trochę nawiążę tak bardziej głębiej filozoficznie, bardziej edukacyjnie. Dlatego, że ja nie znam się na budowie chodników, ja się nie znam na budowie kanalizacji, rurociągów, na budowie dróg nawet się nie znam. Skończę znowu, ja się znam na edukacji. I mnie się wydaje, że ta polska edukacja też jest takim budowaniem na piasku. Edukacja, no, działanie liceum wyszyńskiego, patrząc na zachowanie dyrekcji tej szkoły, no to też jestem przekonany głęboko, że to jest też takie budowanie na piasku, że z wierzchu jest pięknie i równiutko, tak jak ten chodnik, tu Państwo widzą, jest piękny, elegancki. Natomiast pod spodem jest piasek pod tym krawężnikiem. No i tak samo, jeżeli szkoła, która miała taką dużą świetlicę, która, no nie chce się wypowiadać, czy działała dobrze, czy źle, to niech to inni oceniają, ale ci, którzy oceniali, ci, którzy tam byli, no oceniają dobrze. No ja nie spotkałem się z głosami jakimiś innymi niż dobrymi.
i głosy uczniów, i wolontariuszy, i dziennikarzy, którzy tam byli. Wszyscy nas chwalili. No i ta Sielica została zamknięta. No i teraz, czy można uwierzyć w to, że ta szkoła funkcjonuje prawidłowo, że dyrekcja szkoły dba o tą szkołę, dba o edukację, że ma jakieś dobre cele, wzorce? Wzorce niby ma, no bo to szkoła jest imienia księdza kardynała Wyszyńskiego. Wzorzec jest wspaniały, ale czy to nie jest to taka politura z wierzchu, tak jak ten krawężnik. Z wierzchu wygląda bardzo pięknie, ale pod spodem jest piasek. No to jest takie pytanie trochę retoryczne, trochę trudne do odpowiedzi dla laika, natomiast no ja nie jestem laikiem. Ja wielu uczniów z tej szkoły uczyłem na korepetycjach, no i wiem, co oni wynosili ze szkoły, z lekcji matematyki. No tu się uśmiecham, myśląc, co oni wynosili, no bo wielu z nich nie wynosiło nic, no to zresztą to oficjalnie to mówili, że przepada, niech pan nas tutaj coś nam nauczy, no bo z lekcji to nic nie wiemy. Nie chcę tego tematu rozwijać, bo to jest temat bolesny. Zwłaszcza, że zdaję sobie sprawę, że nikt do kamery, prawdę mówiąc, tak sądzę, nie wypowie się w tym temacie, bo albo jeszcze chodzi do szkoły, albo dopiero skończył, a tam jest małżeństwo chodzi. Ludzie nie chcą zadzierać, także nikt tego oficjalnie nie powie, no ale... Ale ja swoje wiem, no, mówią, proszę Państwa. No, natomiast... traktowanie wolontariuszy, tak jak nas, w tej szkole, no to było takie, że no od prawie od trzech miesięcy ta świetlica, która mogła tam działać dalej, nie działa, natomiast pomieszczenie jest zamknięte, tam nic się nie dzieje, no ale my nie możemy działać. No i tym bolesnym akcentem chyba z Państwem się pożegnam, bo nie przychodzi mi tu jakaś refleksja większa do głowy. No może tylko to, że gdyby ludzie nie byli tak bierni wokół tej szkoły, to być może ta sytuacja by się prędzej unormowała i zmieniła. No ale ludzie po prostu są bierni, ale nie wszyscy, no bo w sprawie tego chodnika tu przechodziło na pewno masę ludzi było trochę zaniepokojonych, ale ktoś tam jeden dał mi sygnał, że coś tutaj jest być może nie tak. No i ta jedna niebierna osoba poruszyła mnie, czyli kolejną niebierną osobę, no i o tym Państwu mówimy, no czy mamy rację w sprawie tego chodnika, to sobie ręki uciąć nie dam, ale za 2,5 tysiąca lat się okaże. Jeżeli ten chodnik za 2,5 tysiąca lat będzie zdatny do użytku, tak jak drogi rzymskie, no to ja wtedy wszystko odszczekam, ale to już chyba na tamtym świecie. Na razie żegnam się z Państwem, do widzenia.